Siemanko, siemanko, jestem Wartas, witajcie w kolejnym odcinku z The Foresta. Dokładnie tak, jeśli dalej lubicie tę serię, zostawcie jeszcze łapeczkę w górę. Dziękuję wam za to i przypominam też, że grę możecie kupić na g2.com, jak i różne inne gry. Link jest w opisie, a my tutaj kontynuujemy. Jak pamiętacie, ostatnio tutaj zrobiliśmy pięterko, zaczęliśmy robić sufit. Brakuje nam tylko 9 kłód, żeby ten sufit dokończyć, także easy peasy sprawa. Zobaczcie, wózek już dla nas tutaj czeka, żebyśmy robili zadymę roku. Także robimy zadymę, lecimy w dół. Aż oberwałem po prostu z tego wszystkiego. Tak, takie rzeczy się dzieją. Artefakt nam tutaj ciągle chodzi. Kanibale nam nie przeszkadzają. I bardzo dobrze, i bardzo dobrze. To jest, a my chodźmy tutaj pogarniać parę drzew. Tym razem z tej strony, bo jak pamiętacie, tutaj mi złe kanibale wchodzą po drzewach do domu. I właśnie skoro wchodzą mi do domu, to tutaj pieńka zobaczyłem, która jest za blisko. Tniemy go. A. To ten pieniek, który nie istnieje. Istnieje, ale... nie wiadomo w jakiej rzeczywistości, halo. Na pewno nie naszej. O, tutaj będzie co zbierać. Zarobiście, zarobiście. Tniemy to! Tniemy to, trzeba ogarniać! Ogarniać. Spadaj w tamtą stronę. O, może lepiej w tę stronę, żebyś spadał. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Myk, polecie. Czy ja mam coś do jedzenia tutaj? Surowe mięso? Nie, nie, nie. Ususzone, świeże mięso. Zarobiście. Lecisz! Zbagowałem dźwięk, będzie teraz spadał dłużej. I zrąbałeś. Jak się oparło, kurde, co się wyprawia? Co się wyprawia? Zarąbiście, zarąbiście, dobra. No musiałeś wyciągnąć piłę, co? No, no musiałeś, no, no, no. Nie wiem, o co mu chodzi. Tu też jest jakiś blisko pieniek. Trzeba wyciąć, spadaj. Spadaj! I ham, jak to drzewo wyrośnie, to się wkurzę, naprawdę. Dobra, no to drzewo raczej nie wbiją. Typy. To zostawiamy. To też, kurde, nie wiem. Halo, pobagowane te rzeczy tutaj. O, to istnieje, dobra. Już nie istnieje. No to kolejne drzewko. Dawaj, dawaj, dawaj. Dobra, ty sobie spadasz. To teraz wale. O, się przewróciło aż drzewo. Aż przeniknęło przez fundamenty. Dobra. Okej, okay, które jest blisko? To jest blisko, dawaj. W stronę chaty spadaj. Dawaj, 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 dawaj. Zarąbiście, wycinamy. Taka szybka robota. Ja bym skrył, jak pieniek usuniemy, to szybciej spada i się nie opiera o nic. Beczka. Dobra, jest gites. Okej, okay, jeszcze jedno drzewko tutaj może wbić. W sumie to mogę wywalić od razu. Ej, to kurde, gra chyba traktuje to, bo jest dźwięk, jakbym niszczył tutaj wybudowane swoje rzeczy. Dziwne to. Okej, okay, dobra. Daj mi to, oj. Nie tak blisko, halo. Tutaj lecimy. Okej. Okay. Dobra, to możemy zostawić. To jest ten fantom cały. Dobra, tniemy. Tniemy, 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 tniemy. Dawaj, 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 dawaj. Spadaj tam. Wycinamy pieńka. I nie będzie nalotów. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Okej. To nałóżmy. No i jeszcze jedna kłoda tutaj się zmieści. Dobra, git. Tędy przejdziemy. Proszę bardzo. Depolane robimy tutaj. Na odrastaniu drzew. Taki hardcore mode. Dawaj, dawaj, a te kłody tu pospadały. To czekajcie, najpierw je zaniesiemy. Na górę. Dobra, ty jeszcze tu przeszkadzasz. I ty, kolego. Dobra, dobra. Dobra, 5 kłód. Tak myślałem, że tu coś jeszcze leży. Czy gdzieś jeszcze jakaś kłoda się zapodziała tutaj? Tak, w tym miejscu się zapodziała. Musimy tutaj jakiś kontrol zrobić. Większy. To leży wszędzie. Dobra. 3 kłody. Dobra, no to mamy 2. I pełny wózek. Tak. Dobra, ostatnia kłoda. Weź to zmień, bo mnie wkurza ten dźwięk, halo. Czy coś tu jeszcze gdzieś jest? Nie, okej, okej. To na razie zamknijmy.
Bo jak mamy zapas, to nie potrzebujemy wchodzić. To drzewo chciałem wywalić, bo ono jest tutaj zbędne. Czemu ty się nie boisz właśnie? Co za dżanusz. Ale jednak wyciągam, bo te pieńki trzeba wywalić. Myk. A, tego się nie da, a to? Dobra, to się da. Zetnijmy to drzewko. Elo mordeczko. Również tutaj będzie zbędnym drzewkiem. Myk. Dobra, i polecił, a w tę stronę poleciał. O! Tamto drzewo aż tańczyło, kurde, z radości. Okej. Okay. Ciebie, da się wywalić? Nie, to się ciebie nie dało wywalić, okej. Okay. Dobra, tu mam drzewko, ale to potem akurat nie wejdą, bo jest u nas, tak samo jak to drzewko. Dobra. No to ten. Weźmy jedną kładę. One tutaj gdzieś leżały, właśnie tak, pyk. Dokończmy sufit. Dobra. Tak, tych schodów jeszcze nie poprawiałem. Kiedy indziej. Dobra, mamy działający sufit. Pyk, już nie wejdę tutaj na górę. Przykro mi. Mogę tylko jedyne co to strzelać z okienka. W sobie po części to okienko po to jest, ale wiecie. Tak to wygląda. Dobra. Gites. Gdzieś trzeba będzie tutaj zrobić schody, które będą wchodziły na piętro wyżej, na przykład. Nie wiem, jak to są drzwi, to raczej schodów tutaj nie dam. Ale tutaj byłyby spoko schody. I za schodami będzie można zaglądać. Dobra, tylko potrzebujemy tutaj zrobić dziurę. Tak. Wycinać dziur, o kurde. Byśmy przypadkiem sobie czegoś nie rozwalili, bo będzie smutek. Kurde, ale to dziwnie działa. No. Jest dziura! Dobra. Duża ta dziura. Ja pierdzielę. Okej. Okay. Schody. Tak, zróbmy sobie bardziej od tej strony. W sumie mogę nawet i od tej strony zrobić sobie, tak? I nawet nie muszą być idealnie na wysokość, bo jak pamiętacie, ta idealna wysokość nie zawsze jest fajna. Omen. O. O. 8 kłód. Idealnie, nie będzie przeszkadzało. Świetnie! Dobra, lecimy po kłody. Hardkorowe wyjście, to jest. Nauczyłem się, już się nocka nam robi. To odpalamy jasność. I chodźmy z tymi kłodami. Albo w sumie będę większym kozakiem, patrzcie na to. Pyk. A, halo, miałem być dobra. Nieważne, miałem być kozakiem, a wyszło jak zawsze. To nie wystaje tutaj. Troszeczkę, ale to. Toki. Halo. Dawaj, wypuszczaj mnie. Knoju ty. O nie, faktycznie te schody trzeba będzie ogarnąć. Kurde. Ej, ja tu nie muszę wchodzić, halo. Wej, wypuszczaj mnie. Bo możliwe, że dosięgnę tam i postawię wszystko. Czekaj, jest kmina. O. Dobra, i dwie kłody. Ała! Kurde! Stromo tu dzisiaj! Dobra, mamy schody, uwaga! Nawet nie musiałem tutaj wycinać dalej. Ej, elegancko. I tutaj do ściany troszeczkę miejsca będzie, więc się pomieścimy. Chyba, że dach nam coś tutaj zrobię. Chwila, gdzie jest dach? Niestandardowy dach. No nie gadajcie, że on się nawet nie dopasowuje tutaj. O, men! Dobra. Okej. Okay. No to Houston! We've got a problem! No kurde, robiliśmy customowe już rzeczy. Co to za wystający bloczek, nie wiem. Robiliśmy customowe dachy, przecież w ekipie z The Foresta tam co Świątek projektował. To przecież też było niestandardowa budowla i też ładnie zapał. Chyba, że to przez te dechy tutaj, co wychodzą. No! O! Aha, to po prostu to potraktujemy jako dach, widzicie? Że nie pójdzie w górę, tylko chciało mi zrobić dach. To bez sensu troszeczkę. No chyba, że zrobimy tutaj sobie nie taki dach typowy, jak to są dachy, wiecie, takie pym. Tylko kurde, ogarniemy sobie coś innego. Dobra, wywal to. Wywal to. Dam radę jakoś bezpiecznie tu spaść? Idealnie.
Dobra, do spania! Raz! Mek, jasność wyłączyłem. Jep. Kurde, to przez te wystajki. Jakoś... Ej, muszę to zniszczyć jakoś, może mi się to uda zrobić. Czekajcie, jest tu normalnie kmina, kminimy to. Właśnie widzicie, jak ja po paru latach grania w tę grę uczę się rzeczy, nie? Których nigdy nie robiłem, bo zawsze jak... Tak jak mówiłem na początku całej serii, że tutaj niektóre rzeczy robili inni, przez co tak... Wszystkiego się fajnie nie kminiło, ale tutaj wtedy nam zrobi dziurę i to też wtedy nie przejdzie. Chwila, moment. Dobra. Halo, ostatnie podejście do tego dachu, czy on zadziała? Mówicie, no to co to mi za dach taki, o tutaj? O, i coś kliknąłem. Wait, coś mi tutaj działa. Chwila, jak to polecę. Mac. Aha, mi coś takiego chce tutaj zrobić. Dziwnie to działa. Co, nie pójdzie w górę? A, widzicie. Takie bajery tutaj. No, to dobra. To jest szansa, że to wyjdzie. Halo, halo, czekajcie. Standardowy dach. Weź, że załap. Kolego. Myk. O, dobre. To trzeba było postawić. Raz tutaj. Dobra, na jaką wysokość to robimy? Najwyższy taki na maksa. Myk, to wtedy będziemy mogli tutaj popatrzeć. Czekajcie, chcę to zobaczyć z dołu. Jak to będzie wyglądało, jak będzie do maksa tutaj zrobione. Chwila. Taki wyrąbany byczy ten. Ej, śmiesznie to trochę wygląda. O nie. A to będzie widoczne z kilometra wtedy, to jest zarąbiste. Podwójne kłody tutaj wchodzą. No wygląda to kiczowato na 1000000%. Ale zobaczmy sobie teraz z niższym dachem, jak już wiem, jak to działa. To kurde. To kminijmy. Dobra, spadaj stąd. 84 kłody, kurde. Dobra, damy radę to ogarnąć, halo. Chwila, gdzie to było? Niestandardowy dach. No, halo, kolego. Dobra, Dobra. Zróbmy sobie tak, żeby mi nie przeszkadzał, jak będę tutaj stał. Na przykład tak, o. Też 84 kłody potrzebne są do tego. Dobra, patrz, tam się nawet zamruje z jednej strony. Że tutaj będę miał widok na wszystko, tam będą... Kurde, nie mogę wejść. Halo. Ten samolot jednak blokuje tutaj za mocno. No, a tutaj będę mógł sobie tak spojrzeć. Czy wszystko jest git? Dobra, to zejdźmy. Zejdźmy. Pyk. No, teraz... Teraz nie robi takiego efektu, ale wygląda tak normalniej. Tam to w ogóle beka. Okej, dobra. To mogę tak polecieć. Zjedzmy to. Ty, to surowe mięso jest jeszcze jadalne. Halo, myślałem, że się szybciej zepsuje, niż ja tutaj odwieszę. Dobra, czy tutaj miejsca nie mam? No, wezmę to do ręki. Odwiesz mi prawidłowo. Tak. Dobra, bo zawsze tak z randoma brało i to zło odwieszało. Tutaj woda jest, a do bukłaka zbierałem tak. No to się napijemy. Idealnie. Dobra. Czy też tutaj mi zadziała ten daszek z tego miejsca? Tak. Świetnie. Świetnie. Kurde. Jaki dom Czysław powstał. Mój pierwszy customowy domek, który na dodatek jest hangarem. Co się rzucasz? Kurde, tam jak kłoda jakaś leży dziwnie. A, bo to te boczne, dobra. Okej, pozbierajmy najpierw te kłody tutaj, co są w okolicy. Żeby nie wychodzić. Okej. Nie no, świetnie. Rozkminione. Czyli z dachem się udało, ale bez kidu już się bałem przez chwilę tak. Kurde, nie dość, że tam poprawiałem, żeby była podłoga. To teraz to mi nie wchodzi. Ja, god damn it. Weź się przesuń. Zobaczymy, czy znowu się dziko odstawi. Myk. Nie! Nie! Porwało mi, halo! Oddawaj moją lotnię! Ona droga była! Co za frajer, no?
moja lotnia. Wait, odzyskam ją. Uff, dobra, jest. Iii. Dobra, siedź, że tutaj. Tutaj nikomu nie przeszkadzasz. O, nice. Szkoda, że tych kamieni się nie da wywalić. Bo ten tutaj jest naprawdę wpieniającym kamieniem. I to. Kurde. Chamstwo. Chamstwo dzikie, no. Tak właściwie to możemy zamknąć. Sobie polecimy od drugiej strony, bo tam zbieraliśmy wszystko. Albo nawet tędy. Okej, okay. Dobrze, że tyle bram zrobiłem. To się do czegoś przydadzą wreszcie. Te walizki spadać już mi stąd, już was nie potrzebuję. Halo, nara wam. Dobrze, jest domek. Jest domek. Gdzie są kłody? Gdzie się tu zostawiałem? Kurde, ten wózek już trzeszczy. Czy one pospadały na dół? Tak. No, musiała spaść. No po prostu nie mogła poczekać, nie? Kurde, chwili czasu. Dobra, to rozwalimy w stronę wózka oczywiście. Pik. Dawaj. Rozwalamy. Lećcie. Dawaj. Dobrze. Dobrze. Wszystko do wózka. Tak jak patrzę czasowo, to raczej już się nie wyrobimy dzisiaj z tym dachem. Ale już sobie troszeczkę tutaj... Chociaż nazbieramy wszystkiego. Dobra, to jeszcze zetniemy. Myk! Ale po słuchawach daje! Nie w tę stronę! Pijany ty jakiś jesteś, kurde, Mister Drzewo. Pyk. Dobra. Te dwa jeszcze drzewka wywalimy stąd raczej chyba. Nie no, mogliby stąd doskoczyć, dobra. Niemy! Działa! Czy właśnie laga na singlu dostałem? Chyba się ta skończyła. O nie! Out of fuel! Rocket fuel się skończył! Po jednym tapnięciu po prostu. O, ej, nie spadać. Dużo drewna dało. Ej, halo, ty. Kurde. Bonusowo za zużycie paliwa przy ścinaniu, nie? Dobra. To już full? Chyba tak. Dobra, to lecimy. Lecimy z koksem. Pik. Dobra. Najsowo. Ale w sobie jest spoko, bo po raz pierwszy budowałem z customa dom i to jeszcze w takich warunkach z tym samolotem tutaj, pokminione, żeby tutaj do siebie dopasować wszystko, no nie? Ej, naprawdę jestem zadowolony. Co prawda mogłoby to lepiej wyglądać, ale DeForest sobie sam dopasowuje rzeczy, wiadomo. Nie poprawimy po nim. Wiadomo, zrobiłbym to lepiej. Ale jest git. Idzie ogarnąć. Znowu szybkie budowanie. To lubię naprawdę. I najsowo. 66 kłód. Ej, wózek. Co to? Co ta walizka tu robi? Ona się przykleiła do wózka? Jak przepychałem. O. To przez chwilę wyglądało. Naprawdę. Jedź stąd, wiewióro. Ja tu jadę. Dobra, ile tych kłód zostawiły te? Te, koledzy. 3, dobra, przepchnijmy sobie troszkę. Wiii! Cheating! Ty jesteś tutaj. Dobra. To... Zobaczmy, czy da się rozwalić, jak długo nam zajdzie na tym. Myk. Ej, psuje się. Dobra. Chwila staminy. Dobra, dawaj, mogę ci batona zjeść, słuchaj. I się napić. Dobra. Lecimy. Dawaj. Ćwiczymy. Może to tak? Trzeba od góry. Nie no, bez sensu, po paliwo będę musiał się udać. Myk, weźcie, idźcie z tymi krzakami. Nic nie widać.
Dobra. A to ta tacka te dźwięki robi, co ja się zastanawiałem, co to kurde jest. Ja pitole. Dobra. Póki co te drzewa jednak zostawię, skoro niestety nie możemy szybciej ogarnąć tematu. Ale próbowałem. Próbowałem ściąć pieńka. Wyszło jak zawsze. Leci! Leci, leci, leci! Poszło! Dobra. Dawaj mnie to. Ile tutaj jeszcze tego wejdzie? Pęk. Na spokojnie mogę dalej ścinać. Dawaj, dawaj! No co ty? Gdzie ty celujesz, gościu? Co ty robisz? Leci! Wiii! Dobra, o! Bonusową układę dostaliśmy. Bo 5 poleciało, a nie 4. Nice. I akurat ta bonusowa kłoda nam tutaj zrobi robotę, bo jest ostatnią. Git. Dobra. Chodź. Tak myślę, kurde. Czy znowu lecie do tej jaskini, gdzie tego Rusty Exa zdobyliśmy? Exa? Czy co? Nie wiem. Wow! Halo! Nie wymierzyłem! Pff. Schody, przestańcie mnie trollować. A to jeszcze ta walizka mnie troluje. No nieźle. Nieźle. No nie mogę podnieść. Pff. Co złole. Dawaj, no wbijaj. Dobra, już problemy mi tutaj tworzy. 54, dobra, czyli jeszcze jakieś 5 wózków. Ty, jak tu śmiesznie światło pada. A tu nie pada. Okej. Okay. Dzikie to. A, no tak, no bo tutaj dach już jest wstępny. No. Dobra. No to ten, nic tu po mnie na razie. Spadajmy. Zabieraj to na dół. Ej, ja przecież wiem, przecież kurde nie muszę teraz lecieć po... O men, się przewróciłeś. Nie muszę lecieć po... Dawaj to. O, nie jestem! O, dobra. W teksturach byłem. Nie muszę przecież lecieć po benzynkę, bo mam jeszcze trochę dynamitu! Party hard, a tam obok mamy wioskę z dynamitem. Dobra. A nie, nie mam dynamitu, to, ale mamy wioskę z dynamitem, dobra. To na razie nie zamykam, jak ktoś mnie będzie gonił, to będę miał szybszą ucieczkę. Póki co wiecie, broń specjalnej konstrukcji tutaj mamy. Bo tutaj, o widzicie, oni tutaj mogą biegać. No ja na razie dzidę wezmę, bo muszę tutaj niszczyć. O, jeden dynamit, no tak, bo ostatnio tutaj byłem i zawinąłem. Ale zobaczymy, czy jeszcze tutaj nie ma. Gdzieś. Dynamitu, a sobie zabierzemy linki, szmatki, drinki. Akurat mogę się napić, czemu by nie? Skarżę sobie napój, świetnie. Dobra, tu nic nie ma, jest linka. Ostatnio mi linek właśnie brakowało, to akurat w porzo. Też drinki, też mamy liny, nie uniesz więcej lin, super. Dobra. Co jest w tej jaskini tutaj? Tam jest mapa na pewno, ale mapę ja mam. Tak już mapa wygląda. Ej, cała wyspa. No tak, bo jak my sobie lataliśmy, to całą wyspę zrobiłem, nie? Nice. Dobrze. Co te płytki? Mam full tych płytek? Tak, mam full. Okej, okay, no to temat z dynamitem tak trochę... Cienko, bym musiał reset gry zrobić. Chyba to zrobię, jak nic. I będzie dostawa. Nie, muszę się zapisać, bo już tak myślałem, żeby tam wyjść i sobie grę wciedać w tym miejscu. Ale no to tak nie zadziała. Cofnie mnie i nie będę miał kurde pięterka i dachu zrobionego. O, dzień dobry. Witam. Zabieram. No, zamykamy. Dobra. Wiecie, to jest zawsze jedna kłoda, którą ja tutaj mogę dorzucić. To jest dobra inwestycja, takie znalezisko. Dobra, a że mam jeden dynamit, to chociaż minimum jedno drzewko powinno się ściąć. Jak się nie zetnie, to trudno. Jak się zetnie,
to robić, bo to jest z górki, to tak trochę lipa. Byśmy znaleźli, o, taki obszar tutaj. O, taki obszar tutaj. To może i więcej poleci. Dobra, uwaga. Lecą dwa, lecą trzy, lecą cztery. Leci pięć. Jackpot. Jackpota zarąbałem. Ej, dobry dynamit. Bardzo dobrze. Tak się to robi. Budżetowe ścinajki. Git. Git, git. Dobra. Dobrze, kurde. Tyle czasu zaoszczędzić. Normalnie, hit. Okej. Okay. Miło było. Spadamy. Świetnie. Pik, 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 pik. Dobra, lecisz gościu. Lecisz gościu, robimy to. Cyk. No w sumie kurde. Spoko baza, gdyby nie ten śmietnik dookoła. Ale samolot przejęty, o to chodziło. Zawsze chciałem taką bazę i mam. Sweet. Znowu to zrobiłem. No, wywraca się. Myk, dziękuję. Kurde, kolejny projekt będzie skończony. Bardzo fajny, bardzo fajnie. Dobra, gdzie te moje kłody tutaj się kitrają? Halo, tutaj. Gites. Zapraszam do wózka. Wszyscy mile widziani. Ta jest. Dobra, tutaj jakąś zgubę mam z trasy. Weźmy wózek. Gdzieś tutaj jeszcze widziałem, że coś leży. Chyba, że mi się wydawało. No to wszystko. Kurde. O! Dobry. No to w sumie jeszcze jedno drzewko tutaj mi się zmieści. To mogę jakieś jedno ściąć. Dobra. Pyk, 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 dawaj. Serio tą siekierką ścinam? Zawsze stroluję, zawsze stroluję. Dobra, a tego już nie dorzucimy. To niech sobie tutaj leży. Dobra, widzicie? Prawie dwa wózeczki pełne. To jelonek, już myślałem, że kanibal się czai. Dwa wózeczki prawie zrobione z jednego dynamitu. Kurde, jakby tak za każdym razem ścinało, to elegancko byłoby. Dobre miejsce, naprawdę, na dynamit. Musimy to dorzucić. I zostanie nam już poniżej 30 do wrzucenia. Ej, spoko. Nie, 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 co robię tutaj? Pomyliłem klawisze i prawie spadłem. Gites. No, dawaj. Tak, 29. Dobrze, bardzo dobrze. Okej, okay, to wiecie co, to ja myślę, że sobie to dokończymy w kolejnym odcinku, bo naprawdę 29 to easy peasy. Może mi się uda wyskoczyć tutaj po benzynkę, byłoby spoko. No i co, tyle ode mnie. Dzięki za oglądanie, na razie i cześć. Yo, yo.